Początki kształtowania się plemion słowiańskich to dominacja osadnictwa rodzinnego, gdzie małe gospodarstwa rolno-handlowe składały się głównie z członków rodziny. Władzę nad takim gospodarstwem sprawował najstarszy męski osobnik. Członkowie rodziny często opuszczali swe przybytki i w celu rozwoju tworzyli nowe. Gdy takie rodziny zaczynały się łączyć, powstawały wspólnoty zwane rodami, które były oparte na związkach krwi i wywodzeniu się od jednego przodka. Tereny takich rodów były nazywane opolem. Opole oznaczało zarówno zespół wsi lub osad znajdujących się na pewnym terytorium, jak też organizację administracyjno-skarbową ludzi zamieszkujących na tym terytorium. Z biegiem lat i tworzeniu coraz większych rodów zaczynały powstawać rozwarstwienia społeczne. Ponad przeciętny poziom zamożności wybijały się rodziny należące do najbogatszych rodów, tworzące starszyznę plemienną, zwaną żupanami i władykami. Posiadali oni bowiem konie i trudnili się zawodowo wojną. W poczuciu społecznym najwyższa władza w plemieniu należała jednak do ogółu wolnych członków plemienia, zdolnych do noszenia broni. Według Prokopiusza nie podlegają władzy jednego człowieka, lecz od dawna żyją w ludowładztwie i dlatego zawsze wszelkie pomyślne i niepomyślne sprawy załatwiane bywają na ogólnym zgromadzeniu zwanym wiecem. Było to zgromadzenie męskiej części ludności plemienia, na którym prowadzono obrady i podejmowano wszelkie decyzje. Aby doprowadzić jakąś sprawę do skutku, cała społeczność wiecu musiała wyrazić na to zgodę. Sprzeciw w stosunku do podjętych uchwał podlegał surowej karze. Należy się w tym miejscu zastanowić nad pozycją kapłana na wiecu. Wiec, jak wiadomo, był władzą naczelną u wieletów, podobnie u ranów, z tym, że na rugi wyraźnie się rysuje szczególne znaczenie starszyzny plemiennej priores oraz księcia w źródłach rex. Tytuł książę w ustroju plemiennym oznaczał u Słowian ludzi obdarzonych wyższą władzą. Tytuł ten wywodzi się od władyki, włodarza, knęga, kniazia, knieza. Książęta słowiańscy i otaczający ich możni, również nazywani książętami lub skromniej, żupanami, troszczyli się przede wszystkim o budowę aparatu skarbowego, umożliwiającego im utrzymanie grodów i dworów oraz własnych drużyn zbrojnych, wojów. Każdą grupę ludności zobowiązano do uiszczenia podatku tzw. dań w produktach swego zawodu rzemieślniczego.